Kolejny druk, projekt uchwały w trybie dwóch czytań, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bieżanów Drożdżownia. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1281. Pierwsze czytanie, referuje pani prezydent. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów Bieżanów Drożdżownia jest opracowywany w Instytucie Rozwoju Miast pod kierunkiem głównego projektanta pani Doroty Ślęk-Dziubek. Obszar miejscowego planu obejmuje tereny położone w południowej części Krakowa w dzielnicy 12 Bieżanów-Prokocim i ma bardzo ważne znaczenie dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W granicach proponowanego planu znajduje się teren, który został wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego i w programie małej retencji województwa małopolskiego dla realizacji suchego zbiornika przeciwpowodziowego Bieżanów na rzece Serafie. Do sporządzania planu przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa, którą podjęto w styczniu 2012 roku. Jej podstawowym celem planu było stworzenie podstaw formalno-prawnych właśnie dla zapewnienia możliwości budowy, realizacji tego suchego zbiornika małej retencji Bieżanów. Projekt planu przeszedł całą procedurę określoną w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia. Był wyłożony do publicznego wglądu. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna uwaga, która nie została uwzględniona. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 18 czerwiec 2013 roku, godzina 15. Ostateczny termin wprowadzenia poprawek na 20 czerwca 2013 roku, godzina 15.